Wrocławski Dworzec Główny, godzina 5:41 nad ranem, jest prawie pusto. To 23 dzień kwietnia 1943 roku. Hitlerowski przedwojenny Wrocław, czyli Breslau, śpi jeszcze spokojnie, kiedy tutaj rozlega się potężna eksplozja. Do Wrocławia przyjechali dokładnie 22 kwietnia po południu i tu, przy ulicy Brigerstrasse nr 20, czyli przy dzisiejszej ulicy Brzeskiej, w samym centrum Wrocławia, blisko dworca głównego, wynajęli mieszkanie. Stąd wieczorem udali się na dworzec, żeby sprawdzić dokładnie, jak wygląda sytuacja na miejscu. Zdecydowali, będą atakować bardzo wcześnie rano, wtedy, kiedy na dworcu jest prawie pusto i nie ma niemieckich strażników. To tutaj, na Brzeskiej, powstaje ostateczny plan działania na następny dzień. Plan działania dotyczący jednej z najbardziej brawurowych, spektakularnych akcji z czasów II wojny światowej. Kim są ludzie, którzy zgromadzili się teraz wieczorem 22 kwietnia w tym mieszkaniu? To członkowie super tajnej organizacji Zagralin, która należy do Armii Krajowej. Historia Zagralinu zaczęła się od powołanej przez Komendę Główną AK Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych. OSA zajmowała się sabotażem i organizacją zamachów bombowych. Z czasem z OSY wyodrębniono grupę Zagralin, która miała działać wyłącznie na terytorium III Rzeszy. Zagra od zagraniczny, a Lin było kodowym oznaczeniem Warszawy. Dowódcą oddziału jest Bernard Drzyzga, który urodził się w 1911 roku, więc teraz ma dokładnie 32 lata. Brał udział w wojnie w 1939 roku, likwidował również niemieckich dywersantów. Wkrótce trafił do obozu jenieckiego. Obóz w Dobiegniewie jest być może znany wielu Polakom, przebywał tam m.in. słynny polski aktor Kazimierz Rudzki, a także znakomity, wybitny archeolog Kazimierz Michałowski. Nasz bohater, czyli Bernard Drzyzga, trzykrotnie usiłuje z tego obozu uciec. To jest w ogóle człowiek inaczej zbudowany niż ludzie, których znamy współcześnie. Nie dość, że bohaterski, walczący, to jeszcze w czasie wojny, właśnie w tym obozie, dokształca się i z filozofii, i z inżynierii. Udaje mu się w końcu uciec, wraz z trzema kolegami przedziera się przez Puszczę Notecką i w 1942 roku nawiązuje od razu w Warszawie kontakt z podziemnymi strukturami. Chce po prostu działać. W mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej razem z Drzyzgą jest jeszcze jego kolega Józef Lewandowski, jego żona Stefania Lewandowska i Maria Wasilewska. Wspólnie tworzą tę super tajną jednostkę Zagralin, której zadaniem jest operacja na terenie wroga. Zagralin to absolutna elita. Łącznie składa się z 18 osób, a sam Bernard Drzyzga to James Bond tamtych czasów. Chodzi o to, żeby Polacy zobaczyli, że Niemcy są w stałym zagrożeniu, żeby Niemcy poczuli, że w każdej chwili można ich dosięgnąć. Poza tym operacje na terenie wroga, czyli na terenie III Rzeszy, nie będą pociągać zemsty Niemców. Oni nie będą wiedzieli, co robić. Planowana akcja w Breslau na głównym dworcu tego miasta to nie jest pierwsza akcja tego oddziału. Józef Lewandowski, najbliższy współpracownik Drzyzgi, to człowiek, który świetnie mówi po niemiecku. Jest tak zwanym Reichsdeutschem. I dlatego on zawsze przewozi ładunki wybuchowe. On po prostu pracuje w firmie budowlanej, bardzo łatwo jest w stanie przemieszczać się z jednego miejsca na drugie. Podobno cechuje go ułańska fantazja, ogromna odwaga, niemalże brawura. Więc z walizką pełną materiałów wybuchowych, gwoździ i wszystkiego, co jest potrzebne, żeby wybuchło, żeby unicestwić wroga, po prostu z odwagą jedzie z miasta do miasta.
24 lutego 1943 roku polscy żołnierze podłożyli bombę w podziemnej stacji kolejki podziemnej w Berlinie. Informatorzy AK donieśli, że wskutek wybuchu zginęło 36 osób, a 78 osób odniosło rany. Niemiecka prasa informować miała natomiast o 5 zabitych. Po raz drugi Zagralin zaatakował na dworcu kolejowym Friedrichstrasse. Podłożona przez polskich żołnierzy bomba wybuchła w momencie, gdy przy peronie zatrzymywały się 2 pociągi z urlopowanymi żołnierzami Wehrmachtu. Zginęło 14 osób, a 60 odniosło rany. Hitler jest tak rozwścieczony tymi zamachami, że osobiście daje rozkaz Himmlerowi, żeby złapać ludzi, którzy ich się dopuścili, i za głowę każdego wyznacza nagrodę 10 tysięcy marek. To działanie na berlińskim dworcu i pierwsze i drugie ma ogromne znaczenie psychologiczne. Niemcy po prostu zaczynają się bać. Scenariusz zamachu we Wrocławiu był identyczny jak dotychczas planowane akcje. Na dworcu pojawiają się dokładnie o 5:30 rano, mają bardzo mało czasu na przygotowanie wszystkiego. Jest ich 4. Drzyzga, Lewandowski, jego żona i jeszcze Maria Wasilewska. Józef Lewandowski idzie z walizką przez pusty hol dworca głównego, kieruje się do toalety. Tam włącza w ładunku wybuchowym zegar. Chodzi o to, żeby bomba wybuchła w odpowiednim czasie. Następnie kieruje się na peron numer 3. Siada ze Stefanią na ławeczce. Walizkę zostawia pod spodem. Z daleka patrzy na nich Drzyzga. Natomiast Maria Wasilewska jest już na kolejnym peronie przy pociągu, który ma za chwilę odjechać w kierunku brzegu. Zostawiają walizkę, rozchodzą się, idą w kierunku pociągu do brzegu. Bernard Drzyzga ogląda się jeszcze i słyszy, że dzieją się tam dla żołnierzy Wehrmachtu straszne rzeczy. Oni wychodzą właśnie z pociągu, ustawiają się w szeregu do odliczenia i wtedy następuje eksplozja. Tak wspominał to sam dowódca tej akcji. Następnego dnia udaliśmy się na dworzec kilka minut po godzinie 5:00. Wkrótce i nasz obiekt, pociąg wojskowy, zaczął zbliżać się do stacji. Zorientowałem się, że tylko 3 minuty pozostały do eksplozji. Spojrzałem na pociąg wojskowy, właśnie żołnierze zaczęli z niego wychodzić i ustawiać się w szeregach na peronie. W walizce pozostawionej na dworcu były 2 kg trotylu, 200 g plastiku i 2 kg gwoździ. Breslauer Zeitung oczywiście podaje, ale bardzo drobną informację o eksplozji na dworcu głównym. Piszą, że 4 żołnierzy zostało ciężko rannych, kilkunastu lekko, ale polski wywiad szybko ustala, że zginęły 4 osoby. Nie były ciężko ranne, zginęły. Niby niewiele osób, natomiast efekt psychologiczny jest piorunujący. Niemcy będą się bali i Zagralin zamierza to wykorzystywać, szykując kolejne akcje. Między innymi w Rydze, gdzie wrzucają granaty do kawiarni, z której korzystają niemieccy oficerowie, ginie wtedy podobno prawie 100 osób. A następnie mają pomysł, żeby wysadzić pociąg, którym do Bydgoszczy będzie zmierzał Hitler. Zasadzają się w miejscu, w którym pociąg musi zwolnić. Tam zakładają ładunki wybuchowe. Pytanie, na które nie są dzisiaj w stanie odpowiedzieć historycy, to pytanie, dlaczego Hitler nigdy do Bydgoszczy nie dojechał. Jak zmieniłyby się losy II wojny światowej, gdyby Zagralin był w stanie wtedy zniszczyć tamten pociąg. Zaledwie kilka tygodni po akcji we Wrocławiu żołnierze Osy-Kosy dostają zaproszenie na ślub, który ma się odbyć na początku czerwca 1943 roku w Warszawie. W kościele świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży mają sobie poprzysiąc to zgonną miłość małżeńską żołnierze tego oddziału. Teofila Suchanek i Mieczysław Uniejewski. Zapraszają na swój ślub nie tylko rodzinę, nie tylko przyjaciół, ale także wszystkich kolegów z oddziału. To zaproszenie od pana młodego na ślub w Warszawie wprawiło Bernarda Drzyzgę w absolutne osłupienie. Tak to wspominał.
W trakcie rozmowy dowiedziałem się, że Zbych spodziewa się licznego zgromadzenia gości, gdyż wysłał wiele zaproszeń w Warszawie. Odważył się taką ostentacyjną ceremonią ślubną narażać ludzi w takich niebezpiecznych czasach, w jakich żyliśmy? Drzyzga ma wątpliwości, przecież obowiązuje ich pełna konspiracja, ale z drugiej strony historycy twierdzą, że ci młodzi ludzie żyjący w takim codziennym napięciu, nie wiedzący, co się za chwilę wydarzy, chcieli przez chwilę pokosztować normalnego, zwykłego życia. Dowódca Zagralinu podziękował za zaproszenie i natychmiast wydał polecenie swoim ludziom, żeby absolutnie nie przychodzili na ten ślub. I miał rację, był starym, doświadczonym konspiratorem. 5 czerwca 1943 roku o godzinie 12 w kościele świętego Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie stawia się wielu konspiratorów, wielu młodych ludzi walczących o wolną Polskę. Są nierozważni, nie powinni tego robić. Wszystko idzie przez jakiś czas dobrze, ale w oddziale Kosa jest prawdopodobnie konfident. Już pod koniec nabożeństwa kościół otacza gestapo. Mają ze sobą budy, czyli kryte samochody, do których zabierają najpierw pana młodego, a następnie każą wychodzić gościom. W ten sposób z kościoła zabierają 89 osób. Jadą prosto na Pawiak. Tam przeprowadzają pierwszą selekcję, część osób, ale bardzo małą grupę zwalniają, a inni zostają w więzieniu. Los aresztowanych żołnierzy był tragiczny. Niemcy rozstrzelali 12 mężczyzn i 2 kobiety. Kilka tygodni później wykonano wyrok na panu młodym, Mieczysławie Uniejewskim. Pozostali zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych, a o innych nic nie wiadomo. A co z Zagralinem? Co z Bernardem Drzyzgą? On nadal działa w konspiracji. Zostaje przeniesiony do Łodzi, następnie przekracza granicę i jedzie do generała Dwighta Eisenhowera, żeby zareportować mu, żeby powiedzieć mu o tym, jak żołnierze polskiego podziemia są prześladowani przez komunistów. Niestety, generał wzrusza ramionami i nie jest w stanie pomóc. Przy wejściu głównym do wrocławskiego dworca znajduje się dzisiaj tablica poświęcona tamtym wydarzeniom. Pamiętajcie o tych młodych ludziach, bo kto wie, jak wyglądałyby losy świata, gdyby wtedy udało im się przeprowadzić skuteczny atak na Adolfa Hitlera.